Hello, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Don't Starve Together, w które sobie gramy z Czarnym oraz z Broniarem. Siema. No i chłopaki coś tam prawdopodobnie będą robić, a ja mam wam do pokazania dwie prace z naszej facebookowej grupy. Pierwsza praca Marii Netkowskiej, przedstawiająca Wilsona. Bardzo fajny, oryginalny styl Marii, zawsze mi się podobał. Kolejna praca Patryka Szawuły. To jest, Jezu, ta moja postać Wickfield. Wszystkie nasze trzy postaci widać tutaj w tle. Oraz ogień, chyba że to ma być jakaś Willow, ale nie, mi się wydaje, że to jest Wickfield. Również kolejna bardzo fajna praca. Za obie prace bardzo wam dziękuję i za wszystkie inne, które są na naszej facebookowej grupie. No i tak, już możemy sobie grać. Co w ogóle robicie? Widzę, że spełnia. Ja mam minimalny ping, ale... Bukiem się z pająkiem, a teraz zobaczyłem, że mam 31 życia. Trzeba to zmienić. Ja mam strasznie mało głodu, ja jestem tak głodny. Znaczy głodu, na jedzenia jakby. O, bo głodu to mam dużo. Ja mam bardzo mało życia. To będzie słabo. Jak chcesz życia... Jezu, ile mam złota, 27 złota. Jak chcesz życia, to zrób se te... jak one się nazywały? Nie mamy miodu. Nie mamy miodu, ale mamy jajka. Można zrobić bacon and eggs, tylko nie pamiętam jak. Jedno duże mięso chyba trzeba było dać. Tak a mi ja się wydaje. Ja mam drewno, żeby zrobić sobie zbrojkę. No, ja mam mało drewna. Właśnie, ja też zrobię sobie zbroję i możemy iść na Dirklopsa, możemy go zabić w końcu. No chyba no, taki jest. Chyba spróbować. Cel. Damy radę, ktoś mi powiedział na tym, że Wilson, jaki Wilson. Wolfgang na ludzie da radę sam zabić. Znaczy, nie ktoś się napisał, odkryczałem. Czarny, odsuń się, bo mi zajmujesz. O. Tam się odsuń. Nie ma jajek już. Tam jedno było jajko zostało, no. No ale ja chcę dwa. Chyba, że jedno wystarczy, nie wiem, sprawdźmy. No jedno nie wystarczy, już ci mówię, bo użyłem jednego i nie działa. Ale to może z dużym mięsem. kładę grzyba w lodówce, bo mi niepotrzebny. I Monster Meat. Dokładnie grzyba. Ej, właśnie, ten stage hand można chyba wziąć z bazy, tylko trzeba mieć inne źródło światła. A, nie idzie, bo bierz spełnia. Bierz też kulki, bo zaju mam. Ja zrobiłem. No, ty cfelu! Oddaj. No. Z dwa nawet. Swoje mi jeszcze oddaj. Dobra. Jestem dobry. Ja mam hełm. Idę zaraz po... Coś ty zrobił? O! Coś ty zrobił? No podpaliłem. A po co? Popiołu chcę. Ale patyki są przydatne, było podpalić coś gównianego. Naszą to podpalił? Swoje patyki podpalił. No dobra, nie będziemy no, udawać. Ja mam 40 patyków no, jeszcze, spaliłem ich 18. Dobra, dobra. Krzyczysz. mamy 10 w ogóle kłów psa. Możemy zrobić pułapki, tylko nie pamiętam jak. Ja już to widzę, jak idziemy do tego i moja Abigail pada na strzała, no nie? No jest taka tak. Jedna. Pułapka. Jeden drewna, jedna lina i jeden... ten... kieł psa. No dobra, to później, potem to zrobimy. Teraz trzeba drewno na... zbroję. I tak naprawdę ja jestem już gotów. No ja już jestem gotów teoretycznie. No, tylko ja mam 105 gotów, życia, bo ale... muszę ogrzać kamień, bo już mi jest zimno. Masz popiół? Mam popiół i właśnie pójdę zabić pająki, może dostaniemy te leczące. O, ja też już marznę. I kurde, ogólnie... Dopiero o właśnie, wejdę na offline, żeby o do mnie widzą nic. Odpalcie ognisko, please. O, dziękuję, jest odpalone. No, ja już właśnie też zamarzałem. Amatorzy. Z moją Abigail chcę się bić. Potrzebuję dobra. Popiołu, słuchajcie. A po co ci się popiół? Uleczyć w jakiś sposób. No to Broniar dopiero co spalił pół swoich patyków. Nie pół. O, ja już mam 137 życia. Mam 8 popiołu, chodź, dam ci. Give it all. O, proszę cię bardzo. A jeszcze jedno drzewo i będę miał chyba na zbroję. Jezu, ja tu mam 13 silku i 23 zgnilizny. Także sporo. Dobra, ja jestem już gotów na walkę.
Ja mogę tankować. No ja teoretycznie będę za chwilkę, zrobię sobie jeszcze jedno jedzenie na drogę. Ja tu nie, słuchajcie, ja tu nie mam nic, więc poczekajcie. Zebrać ci drewno na zbroję? Czy masz? No, na przykład. A hełm masz? No, 36 całe ma, więc. Powinien styknąć. Mówisz o tym swoim, nie? Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że powinien styknąć. Okej, okay, ja mam 60. Życia, to ja może poszukam. Ja mam full życia. Tam czarnego. A. Daj mi kamień. Kamień? Kamień. Proszę, pół. Dobra, ja ostatnie drzewo i idę nam robić już te zbrojki. Okej, okay, ja mam wszystkiego full prawie, więc ja mogę już. No i idę się jeszcze, trzeba ten ogrzać przed walką. Sam nie wiem w ogóle, co się robiło z oka tego Dirklopsa? Nie robiłeś czasem parasolu jakiegoś, coś? Nie wiem. A, no, masz chyba rację. Żarcie by się przydało. Żarcia jest full. Mam dwa te leczące, jeśli chcesz czarny. Sobie połączysz z popiołem i kamieniem. Mam. Dobra. Okay. Masz loksut, proszę bardzo. Trochę mało mam tych, praktycznie już nic. To z czego się robi liny? Trawy. Trawy. No, trawy. Macie trawy coś? Ja nie. 21. Daj tak z pół, jak możesz. Dobra, proszę. Dziena. Dobra, to ja jestem gotów. Ale i tak jest noc, nie, nie będziemy z nim walczyć w nocy chyba. Dlaczego nie? A dobra. W ogóle tak myślę, żeby rozpalić tam gdzieś ognisko, jakbyśmy w razie czego zmarznęli, szybko się ogrzać. Ta, no to to ognisko to mamy zrobić, prawda? Albo daj mi fire staffa, słuchaj. To ja nas ogrzeję. nie. Ja co zrobię ja ten? Ja go chciałem zrobić, ale nie mieliśmy czerwonego gemu. Jakbyśmy mieli czerwony gem, to już dawno bym miał tego fire staffa, słuchaj. Po co ci fire staff? Żeby... No, na logikę, Dirklops jest w zimę, czyli jest lodowy. Czyli można go zamienić w wodę i wypić. No Boże, to było słabe. No nie, no bo myślałem, że tak rozumiecie. Jak jest lodowy, to go nie można właśnie podpalić. Ale jesteś pewien? Na 60%. Czyli można. Ej, ale w sumie to ma sens. Skoro jest lodowy, to może niekoniecznie, bo to jest w sumie woda, a woda gasi ogień. Ja robiłem taki eksperyment, ale ja na pewno Trigarda próbowałem podpalić. I trolu. Słyszałeś, jaki eksperyment robił Brunner, jak był mały? Czy woda gasi ogień? Co? Tak powiedziałeś. Powiedziałem tak. Prestihatitator, cicho. To jest noc. Nie wiem, coś trzeba w nocy porobić. Ja pójdę sprawdzić jajka, czy są u pingwinów. Mam tą czapkę zarąbistą. Łapki. Jezu, ile tu drzew mamy w ogóle? Ktoś tu posadził drzewa. Czarny, żeby miał co spalać potem. No już nie przesadzajcie. Nawet widzowie mi każą ci nie dawać pochodni. Jak już pochodni, którą może... Dobra, jajo. Drugie, trzecie. Czarny, kliknij na mnie. I tam będziesz miał survive ileś tam dni. No i co? Ile mam? Jak naciśniesz tabulator, to masz napisane. Masz 32 dni. O. Czarny ma mniej, bo miał lagi i zawsze później dołączał na serwer. I umarł 4 okay. razy. A i umarł 4 razy. Ej, w ogóle... Nie, 3! Zobacz, kliknij tab czarny i zobacz, co pisze pod 3... coś tam 3. Dobra, ja se robię bacon and eggs, mam nadzieję, że mi teraz wyjdzie. Okay. Mieszki. Dałem 1,5 mięcha. Jak teraz wyjdzie bacon and eggs, to se zostawiam. Daj mi lodówkę. Proszę. Tylko dla ciebie.
Dziękuję. Zrobię sobie jeszcze jedne meatballsy. Jezu, czapkę marnuję. O. No, długo się robi. To chyba się robią tamte. Ale zajebiście wygląda. Bacon and eggs. Jezu. A, ja mam program, który... To wygląda jakbyś miał z uszu takie włosy wielkie. Dobra. Spadaj stąd. Spadaj stamtąd. Kurde. Dobra. Ja mam bacon and eggs. Ja mogę tankować z tym na luzie. A gdzie jest Chester w ogóle? Tam przy skrzynce za... A, dobra. Nie szedł. Muszę mu dać te pinecone'y. On je pinecone'y. O Jezu, jestem głupi. To nie dzisiaj wiadomo. ten mamy do zrobienia. Masz popiołu czarny jeszcze, czy już nie masz nic? Proszę? Popiołu masz troszkę, czy już nic nie masz? W tym jest, w skrzynce. Not here. Jeden. O. I więcej nie znajdziesz. Patrzcie na to, ale zasuwam. A, zrobiłeś tą laskę? Tak. Trzeba... Nie macie popiołu nic a nic? Ja nie mam nic. Też to ci mogę zrobić. A po co ci popiół? Zaraz sobie sam zrobię. Lecimy? Lecimy. Broniar. Dobra, niech będzie. Ale poczekaj, ten sobie zrobić do healania szybko, ale... Nic, co ty dasz, damy radę, ja będę tankował, walić to. Dałyście na razie czapki na zimę, żeby nie zamarznąć za szybko. Dobra. Gdzie on był w ogóle? Po prawo był, jakoś odprowadziłeś. Też usłyszymy. Jakoś tutaj był. I tu w prawo. W stronę bagien. No, tam na dole nawet bym powiedział lekko. Czy ja wiem? Trigard idzie za nami. Tak? No, ale on powinien będzie tankował. Na prawo od grobów, przyciągnijmy go. Ale nie widzę go. Ja bym... Tak. Ja słyszałem. O, rusza. No jest! Dobra, ale zakładać hełmy. Ja tu umrę. Hełmy. O, on się bije z macką! Dobra, nawalać go. Valhalla awaits. Ała. Uważajcie na macki. Dobra. Dawaj, nie poddamy się. On mi nic nie robi, tylko mnie zamroził. Ciebie też zamroził. Dobra. Dawaj, Abigail. Czemu się palę się. Ja też się palę. Co za debil. Itemy się spalą z niego. Ale przecież nie umrze od razu. Ale itemy się mogą spalić. Ja mam połowę życia. Dobra. Nieważne. Ważne, żeby się itemy nie spaliły. Nie podpalaj go więcej, proszę cię. I bij normalnie go z nami, no co ty. Nie. Idzie spoko. O jest. Yeah. Udało się. Ale mięcha. Chester mi padł. Fuck. Ej, on tu macki rozwalił. Ale mi sanity spadło. Po walce z nim. Nie wiem. Ja mam oko od Dirklopsa. Mogę to zjeść, dlatego go od razu zabrałem, bo jeszcze ktoś by z was go zjadł. Ej, wbrew pozorom zostało mi 32 HP. Co? 89. No. Mi 127. Ale strasznie mi sanity spadło. No, mi do 97. Ja mam 70. Ale nie mam jak se łatwo odnowić tego sanity wcale, bo nie mogę jeść grzybów na przykład. Ani kaktusów. Świnki! Cześć, świnka. Jak świnkom damy mięso w ogóle, to nie dość, że za nami podążają, to jeszcze ścinają nam drzewa, jeśli będziemy ścinać drzewa. Naprawdę? Tak, chodź, zobacz. Pokażę ci. Mam dwie świnki, nie? No dobra, one teraz nie będą nic robić bez wieczór. O Jezu, nie bij ich na siatce, mówiłem ci tyle razy. A ty przecież nie stałem na siatce. Czas, one stały. To one... One nie mogą być na siatce. Dobra, tu trzy tam z nim. O, spider gland. Oj, serio, jak mi sanity spada przy nich, to jeszcze szybciej, nie? A dobra, moment. Ej, nie, sanity mi się zwiększa, jak ja biję. O właśnie, już co odnowiłem z 10 sanity, lol. Daj mi do leczenia, bo przyznam się, że zostało mi 20 HP. Nie. No ty... Ja ci mogę dać. No dam ci. Masz. Dziękuję. Proszę. Cześć, wow. Sporo tego.
Mięcho duże mamy, można zrobić ten hambata, ale raczej się nie opłaca, jak ja mam tą dobrą tą broń i tak. Ja to bym chciał jedno jajko, proszę. O, super. Nie wiem, jak ja wkładam 1,5 mięsa i 2 jajka, to mi działa i wychodzi mi bacon and eggs. Tak chyba będę robił po prostu. 1,5 mięsa i 2 jajka, tak? Tak. Wtedy wychodzi bacon and eggs, a bacon and eggs daje wszystkiego strasznie dużo. Lodu mam. Sporo. Nitr. Bacon and eggs? Sobie robię teraz. Dobrze, że mi robi. Czy tobie też? Nie, nie mam mięsa na to. Znaczy nie, jak ugotuję, to chyba ugotowane mięso potwora on będzie jadł, nie? Jak myślicie? O, ugotowane je. No i git. Mogę ci dać do Chestera... A, umarł ci Chester. Tak, zrobić ci bacon and eggs? No, możesz w sumie. Nie ciebie pytałem. O ty chamie. Ej, przydałoby się... Ej, ktoś mi zabrał bacon and eggs już. To nie ja, to wiem, kto. Co za złodzieje, po prostu. Mówiłeś, że mi robisz przecież. Właśnie, pytałeś się go. Ej, nadal są pułapki na te? Na... króliki? Tam, gdzie były? Ja to bym poszedł zobaczyć te... No, ty tam je stawiałeś, na sawannie chyba. Uważaj czarny, bo zaraz jest noc. A już pewnie nie będzie. Spokojna twoja rozczochrana. Bo pójdę, sprawdzę ten... Jak się nazywa? Czy mamy mięso z królików? Dodaję bacon, coś tam, coś tam. Bacon and eggs? Mhm. Dużo wszystkiego. 75 głodu chyba, 15 sanity i 20 zdrowia? Jakoś tak. We wszystkich pułapkach są króliki. To git, bo będzie mięsa. Fajnie. Jeden królik leży sam, śpi bez nory. Co za, ojej, skrócę jego żywot. Uda ci się go zrobiło. Słucham? Przykro ci się zrobiło. Dlatego go zabiłem. Właśnie. Pięć... Nie wiem, jak włączyć mapę. O, dobra, M. 5 mięsek mamy. Tam na górze był krąg z grzybów zielonych. Ja bym je zebrał, żeby... Scary! Świnia za mną lata! Romulus! Cześć, Romulus! Chodź, Romulus. Możesz mi pomóc? Nawet jak... A, no nie wiem, bo to jest takie... Widzisz, jak ci pomógł? Takie drzewo trudne, że... A, tu chyba nic nie będzie już do... O, tu jest. Romulus! Nie, tylko za dnia pomagałem ścinać. Szkoda. Teraz te nie są takie krótkie, że... On prawie w niczym jest nieprzydatny. Znaczy w walce się przydaje, bo świnie mają strasznie dużo zdrowia i nawet coś tam biją. Z Dirklopsem można wziąć na przykład z tej właśnie wioski świń, można było wziąć wszystkie tam 5-6 świnek, bo tego mięsa potwora mamy tony. I one by same chyba rozwaliły tego Dirklopsa nawet. No dobra, nie no, przesadzam. Ale by coś tam mu zrobiło. No like dark. Tu. No to mam strasznie mało sanity. Nie wiem, w tej czapce zimowej chyba będę ciągle chodził. O, tu jest Aurelian! Cześć, Aurelian. Ej, jak ja stoję przy Aurelianie, to mi strasznie wzrasta sanity. Masz kolegę. No, Aureliana. Serio, jak się stoi przy świniach, to strasznie wzrasta sanity. To jest spoko sposób. Można dać na przykład 5 świniom mięcho. Z nimi ścinać drzewa, jak one stoją przy drzewie, to strasznie mamy dużo tego, sanity. Czemu stoicie i nic nie robicie? Wypraszam sobie, ja gotuję, więc nie chodzi. Sprawdzam, jak odzyskać sanity. Ale mam brodę. O ty dziadu, ty. Ty, zabraliście mi moje 2 razy bacon and eggs, no spadajcie. Jedno mi dałeś. Coś, to ci zrobię drugie. You is good, time for food. Chodźcie, świnki moje. Przebywanie w
Towarzystwie świni daje 25 sanity. Na minutę chyba. Tu jest dużo drzew, wszystkie te drzewa zetnę. Ej, bo mi się konkretnie porąbało w bańce. Smash min tree. Czarny, dasz mi lodówkę? Dwa trigardy! Dwa naraz! Fuck! Można go podpalić. Nie podpalaj. Dlaczego? Nie no, daj spokój. Ale goś zdjął tą świnię trigard. Ej, on nie jest wcale ten. On nie atakuje. To dobrze, przyda się. Mamy dwóch obrońców. Ej, serio? Bo świnia ścięła drzewo, to Trigard zabił świnię, a na mnie się nie rzucił. Na mnie nie jest agresywny. Ej, to zarąbista sprawa jest. Bo świnie to i tak mi były na gówno potrzebne. A z tych to serio, jak te dwa Trigardy mamy, to jesteśmy obstawieni. Możemy pod Trigarda pójść i na przykład psy zaciągnąć. Strasznie mało mam trawy. Muszę iść po trawę. Po jajka teraz nie pójdę. Silku mam też masę. Przed chwilą postawiłem tą pułapkę. No one non-stop tam będą wchodzić. Loksuit sobie muszę nowy zrobić, bo ten to już mi się na nic nie przyda. O, właśnie. Szkoda, że te świnie nie chcą tak blisko stać, bo wtedy dlatego idziesz z nimi ścinać drzewa, bo one przy drzewie ciągle stoją jak biją i stoisz non stop przy nich, to strasznie szybko wtedy sanity wzrasta. Ja pójdę pozgarniać trochę trawy, bo nie mam za dużo. Na sawannie powinna być, a może się nowe króliki złapały, to jeszcze więcej mięsa będziemy mieć. Jak będę wracał, chyba to mam... świnia mnie zostawiła chyba. Ona wraca do bazy, jak jest ciemno. W sensie nie wraca do bazy, tylko będzie stała na do przykład przy światła. Ognisku. Przy świetle chce być. No to by się zgadzało. Nie możesz ze świnią stać w nocy na przykład, nie? Aha, ja się zastanawiam, gdzie jest ten okrąg zielonych grzybów. Gdzie ja go znalazłem wtedy? Zielonych? To są najlepsze grzyby. No, mówiłem. O, jest jedna pułapka. Ale dziwnie. Jedna. Jeszcze w takim miejscu ją położyłem, co? Ej, Trigard nam idzie do wioski. Do wioski, do bazy. Znaczy, uważajcie, żeby przy nim nie stać, bo Sanity będzie spadać. On jest liczony jako potwór i Sanity będzie spadać bardzo szybko obok niego. Ale sam w sobie on chyba nie jest agresywny. Jeśli kogoś nie zabijecie, albo jak nie zaczniecie ścinać przy nim drzew. Czarny, jak zetniesz sobie brodę, to ci się odnawia sanity, ale jest zima, więc twoja decyzja. Ale się robi powoli coraz cieplej. Bardzo podoba. Zimy są 2 dni tylko. Co? No, zimy tylko 2 dni zostały jeszcze. Także... Z 20 dni? No niecałe 20 dni, no teraz mamy dzień 34. Czyli 18 dni na to wypada, że jest sezon 1. Ja masę trawy tu zgarnę. Na tej sawannie ta trawa w ogóle w zimę nie znika. O, cukierki mam. Candy bag. A nie, bo z nich nie mamy nic i tak. Tylko z pamiątek mamy od króla świń. Złoto. Właśnie, zróbcie sobie złote narzędzie. Mamy strasznie dużo złota. Jeszcze w tym. W jednej skrzynce jest drapaczka do pleców, to jak ją się odda świnia i królowi świń, to też sporo da. No to... Słuchajcie, sanity mi bardzo spada. Mi też, dlatego poszedłem jeszcze nie wiem gdzie. Nie stój po pierwsze przy potworach, a jest teraz wieczór, więc zawsze ci będzie spadać. Jak masz czapkę zimową, to ci wolniej będzie spadać. Jak są jakieś wysuszone kawałki mięsa zwykłego, to możecie je pojeść, bo one odnawiają sanity. Właśnie nie ma, bo sprawdzałem. Aha, no to słabo. No, o, nie, ponad nie stack już mam. Mogę wam oddać. Zaraz jest noc, to uważajcie. Ja już wracam do bazy, bo... No teraz mi się nie opłaca chodzić, a jeszcze może zgarnę po drodze jakieś te... Jajka tym. Jak to się... Nietoperzom. Nietoperzom.
Pingwinom! Kaczkom. Kaczkom, o, nie kaczkom. Nietoperzą. Wali mi się, no. O, tu jest ta ręka potwora. Monkey Paw. To też będziemy daleko mogli za nim. Daleko jesteście? No. Daleko jesteście. Znaczy ja wracam. Monkey Paw będziemy mogli dać królowi świnek chyba. Także znowu złoto z tego będzie. Na ja razie szukam grzybków. Na razie złota mamy. O, fuck, zamarzam. Muszę sobie zrobić ognisko. Znalazłem to miejsce, ale nie ma... Nie ma tych grzybów. Poczekam tutaj do rana, tak to. Grzyby jak są, to możesz je wykopać, w sensie w nocy. No wiem, ale one powinny odrosnąć, nie? Jak... Tak, jak jest rano, to one wychodzą na zewnątrz. No właśnie, muszę poczekać do rana, bo jest noc. Chyba... Bez szakia. Ale to mówię, no teraz możesz je wykopać. One się no na wieczór chowają. Jak je wykopę, to już więcej nie będą się tu pojawiać. No właśnie, sam nie wiem jak to działa, ale no dobrze, no to zaczekaj. Bo znika dziura, bo to sprawdzałem. A, no chyba, że... No nie wiem, ja tam... Nie pamiętam aż tylu rzeczy. Nie znasz się po prostu. Ej, gdzie są pingwiny? Ej, pingwiny uciekły! No wiesz, już się kończy zima, no to... No w końcu tak. Ale ile jajek zostawiły? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siem, wosiem. O fuck, to osiem jajek mamy. Trzeba posprawdzać miejsca, w których są te jajka i może trochę lodu jeszcze pozbierać. Ale one koniec. Są już praktycznie zepsute, wszystkie te jajka. Trzeba szybko to zrobić. Ja od razu już te jajka zużywam do Bacon and Eggs, bo się zaraz wszystko zepsuje. I sobie pojem, bo mam strasznie mało sanity. Ale to odnawiasz 5. Nie, 15 chyba. Nie 5. Zaraz sprawdzę zresztą. No mam jedno, no to chyba wiem, nie? Masz napisane na tym? Bolsy. Nie, mi się wydaje, że 15 sanity. No zresztą zaraz sprawdzimy. Suche mięso zaraz będzie gotowe. Takie duże suche mięso i nie potwora. Ono odnawia 15 sanity na przykład. Ale zaraz będę miał masę grzybów. To grzyby to w moment, jak wy sobie zjecie. Ja to nie mogę, bo no, jestem mięsożerny. Nie, masz rację, 5 sanity odnawia. Trzeba ten... Zgarnąć... Dużo miodu, jak zaraz będzie wiosna, za jeden dzień. Mam 70 sanity, słuchajcie. No to nie tak mało, ja mam 60. Świnia się bije z Trigardem. Możesz pozgarniać kwiatki, tylko że nie tutaj po lewo, nie? Ile czasu odrastają grzyby? Parę bo dni. Chyba nie chciały wyjść. No to nie odrosną tak to. Jeszcze musisz czekać parę dni. Dobra, jak na razie wam bardzo dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, a my się widzimy w kolejnym prawdopodobnie pojutrze. Trzymajcie się i cześć. Cześć, cześć. Hej.